Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej krymskiej kampanii. Tak więc, no, powoli kształtujemy nowy ład świata po upadku Imperium Mongolskiego i wydaje się, że jest po naszej myśli, że tutaj nowa wiara tengryjska będzie miała szansę się rozwijać. Tutaj widzę, że jednego z naszych krewnych atakują w świętych wojnach, tak więc powinniśmy mu pomóc, nie można tego tak zostawić. Mamy też przyjaciela dzięki temu, czyli no skąd ruszymy stąd? Tu już mamy całe Zaporoże przejęte, czyli jest dużo wygodniej powiedzmy działać. Jakiś przedmiot? A, to nam przywieźli. Fakt. Zapomniałem. No dobra. Czyli zbieramy nasze tutaj siły. O, oczywiście jesteśmy już obecnie najlepszym wodzem. A, bo to ludzi żeśmy wykupywali. Nasza córa z jego synem. Nie wiem, czy chcę tutaj. To, co myślałem, to z nimi. Bo tu mamy dość potężne państwo. A tylko, czy chcemy sojuszu, czy tylko, powiedzmy, moglibyśmy którąś wnuczkę wydać po prostu. Wydajmy ją matrylinearnie, to da szansę, że to nasz ród przejmie, nasza linia rodu. O, a co do córki, może tu, a nie, tu myślałem, ale tu jest za duża wojna w tej chwili, nie chcemy się w to specjalnie mieszać. Chyba no, ten to jest w ogóle dziecko. Dobra, na razie tak zostawmy, zobaczymy. To nie róbmy aż tak do przodu. Na razie musimy uporządkować sytuację tutaj. Bo jak widać, nasi nie mają szans z zalewem chrześcijan różnej maści, bo to są jedni katolicy, a drudzy armeńscy chrześcijanie. Jeszcze jakieś inne bandy, nie wiem co tu robią. Oni atakują. My na razie rozwalmy to i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Szybka akcja i szybka egzekucja. Dobra, potrzebujemy mistrza polowań. No i kata też. O, będzie niezłym katem. A mistrzem polowań... O, nasz przyjaciel, wiecie co, albo nie, dajmy to naszemu następcy, niech już się uczy czegoś. W sumie mistrz polowań, dobra fucha. Rozwalmy ich tutaj. Pięknie. I oblężenie. No, ale patrzcie, taki rok i w nowych ustawieniach komputera nawet nie czuję żadnych lagów. To jest komfort gry. No dobra, wojna wygrana. A teraz czas się z nimi policzyć. Ktoś tam umarł niestety. Jednego nieaktywnego w tej chwili. Dobra, oblężenie. I też szybka akcja do przejęcia.
I tak właśnie się wygrywa wojny. Co tu mamy? Wielki turniej, nie zdążymy. Przyjmijmy petentów. Nasz syn, co on by chciał? A, hodowlę psów. Super. Najlepsze psy dla nas. Łowne jakieś. Co by chciał teraz szaman? Za darmo. Nie chcemy tutaj nikogo obciążać oglądaniem naszych artefaktów. I nakażemy im zakończyć. Jestem na tyle dobrym dyplomatą, że po prostu wymusimy zakończenie tego sporu. No, dzisiaj żadnych ciężkich spraw nie było. I mamy psa. Mamy psa. Tu oczywiście dalej się rozbudowujemy. I myślę, że polowanko. To jest jednak coś ważnego w naszej kulturze. Może dla odmiany z ptakiem. O, tu są gęsi. Powiedzmy, że trochę dofinansujemy to lepiej. Możemy sobie pozwolić na trochę ekstrawagancji. Przy polowaniu. A, to jeńcy, pewno ich trochę jest. Po prostu, jak będzie nam służył, to jesteśmy kwita, nie będziemy tutaj go obciążać za to, że mu pomogliśmy. No i dotarliśmy. 9 miesięcy trzeba czekać. Bardzo dobrze, nowy perk i to o to nam chodziło. Możemy teraz łatwo podporządkowywać sąsiadów. Miejmy nadzieję, jak najbardziej zgodnie z planem. No właśnie, czy możemy ją mianować naszym głównym kapłanem? Możemy. I to jest chyba najrozsądniejsze, bo to jest w sumie głowa naszego kościoła i jednocześnie główny kapłan królestwa. To by nawet pasowało. Myślę, że zwiększymy też czasem jej tutaj terytorium. Czy jej, czy też po prostu no, temu tytułowi. O. O to mi chodziło. A, i sprawdźmy tutaj, bo tutaj część tych krajów też teoretycznie, tylko tu jest wojna domowa. Kto go atakuje? A jeden z jego wasali. Dobra, niech to się rozwikła i potem zobaczymy. Być może tutaj te krajiki złożą nam hołd. My tam planujemy utworzyć niezależne państwo, bo no to się i tak nie utrzyma w naszych granicach, ale warto, żeby było. Zapłać może, czy niech nam zapłacą za wszystkie, a tylko jeden został. To nie jest najgorzej. W sumie to można by też przejąć. Ja też ma wojnę. Ją przegrywa? Nie, już ją zakończyło. No dobra, chcą na niskich podatkach tylko być członkiem naszego państwa. Grunt, żeby przyjęli naszą wiarę. Więc możemy to zaakceptować. I tym samym ogłaszamy się też królem Gruzji. Jak widać, jesteśmy tutaj królem większości prowincji na Kaukazie w tej chwili. Jak tam... O! Tulanidzi mogą się obronić przed krucjatą. Zobaczymy. Nas to specjalnie interesuje, to nie jest nasze pole zainteresowań. Ci mogliby się nawrócić, albo on mógłby ich podbić. To byłoby najrozsądniejsze.
sojusz? Nie. Kto po nim dziedziczy? Jego brat chyba, bo on jest... Tak. On ma tron i się dzieci raczej nie doczeka w tej sytuacji. Niech będzie ta gęś, bo tu w sumie po tą gęś przyjechaliśmy. O kurde, znów któryś dokonał żywota. Kuksegu nasz, czempion. Dobra. I potrzebujemy mistrza szpiegów. W sumie tak, nasz brat mógłby zostać naszym mistrzem szpiegów. Jest naszym przyjacielem, a do tego jest skuteczny, z tego co widzę. A, tu u naszego syna jest to polowanie. A, jakieś tutaj ziółka wypatrzyła. Trochę nas rozprasza, jeżeli chodzi o polowanie, ale poprawia nasze stosunki. Później, bracie, pogadamy. I zobaczmy, jak tu pójdzie z polowaniem. A, i wojna. O co chodzi? Dobra, wesprzemy go. I poczekajmy spokojnie. Bądźmy bardziej ostrożni. Tyle, tu nie ma co panikować. Nie udało się gęsi upolować. Ale i tak to nas odstresowało. A no fakt, mieliśmy najemników, oni tutaj małą misję jakąś tam mieli do zrobienia. I wracamy do domu. Trochę doświadczenia z podróży, no i tyle w sumie. Ale dobra, ten punkt zborny jest dobry. Same córki ma, ale kurde, nie chce przyjąć naszej wiary. Można by którąś ohajtać, bo chyba nasz najmłodszy syn nie ma żony, czy ten średni. Tutaj jest duża szansa, że jeszcze się im urodzi syn. A, tylko ta już ma męża. No dobra. To trochę nie ma sensu. My ruszamy tutaj, widać jest duży bałagan, ale to po prostu przejedziemy przez wszystko. Taki jest przynajmniej plan. A w międzyczasie sprawdźmy, co tu słychać dalej. Wojna domowa. O, wszystko wskazuje, że młody się obroni. A na zachodzie wyrosło nowe supermocarstwo. 64 tysiące zbrojnych. To jest dużo. Rozwalmy to wszystko, co tu przylazło. Nam to zwyczajnie przeszkadza. Okej, nowa technologia. My zaraz wszystkie technologie opracujemy w ten sposób, no. Dobra, bardziej zaawansowane budynki. Estończycy, co oni tu robili? Ach, chcieli tutaj podgryźć sąsiada, ale chyba im to nie wyszło, że to nie był nasz cel, ale... Jak już tu przyszliśmy, to posprzątajmy. Stawiamy na development. Sułtana jakiegoś. No dobra.
No dobra, to może być duża wojna. Najpierw ogarnijmy tą. No, tu prawie, że nic nie ma. Ja chcę zdobyć to wszystko, ale ten kraj jest szarpany wewnętrznymi wojnami, więc... Jest to możliwe, a z naszą pomocą to nawet łatwe. Dobra, tak jak mówiłem, to był Blitzkrieg. Nasz władca raczej cierpliwy, poczeka aż się psinka znajdzie. No dobra, czyli teraz musimy się znaleźć tutaj. Na szczęście większość terenów przejdziemy przez ziemie neutralne. A wszystkie nasze bonusy sprawią, że przejdziemy szybko. Okej. Oczywiście nowa technologia kolejna. Co ciekawe, jedynie Biała Orda przetrwała z tych wielkich tutaj tworów. A nie, Mongolia jeszcze przetrwała, ale też jest szarpana wojnami wewnętrznymi. Mają za dużo niewiernych. Ten ma kolejną wojnę. Co on tutaj robi? No, jego chcą podskubać. No dobra, na razie poczekamy z naszymi działaniami wobec tego, bez tych obszarów. Tu jeszcze są też ziemie, a to są wszystko niewierni praktycznie, no poza nimi. Też jest to mniej w naszym takim najbliższym, powiedzmy, obszarze operacyjnym. Czy my powinniśmy ją wesprzeć, co? Tak, niech nam pomoże. Myślę, że nasz władca się ucieszy, że może razem z żoną się pochyli nad jakimiś księgami. Dobra, znajdziemy na niego miejsce. Ale póki co, żebyśmy nie zapomnieli, że znów tutaj są niezbędne podmianki. Dobra. I tutaj też potrzebujemy ludzi. Ale są nie najgorsi, co by nie mówić. Dajmy syna. Okej. Dobra. Dopiero 50, a tyle już osiągnął. A właśnie, mu w końcu nie znaleźliśmy ciągle tej kobitki. Ciągle ten Hanat nam tutaj proponują. Potem są oni, wiecie co, chyba oni. W tej chwili już wygrywa wojnę, więc... Nie czuję tutaj problemu, a jest lepszy wiek panny młodej. Jak tam nasze armie? Powoli zbliżają się, dobra. Teraz możemy dołączyć, ta wojna jest tam już wygrana i tak. Zniszczymy to. Kto ją aresztował? Ten berbeluch. Nie. Rywale to nas mógł chcieć otruć. I chyba kolega właśnie utracił władzę.
że wojna się skończyła? Tak, bo nowy władca chyba i stąd... Tu nie mogę pomóc. A, bo jest to przeciwko tyranii teraz. Ja bym naprawdę chętnie im pomógł. Nie będzie z tego sojuszu. Wojny mu nie mogę wypowiedzieć. Mogę go co najwyżej zamordować. Mamy wprawę w pozbywaniu się ludzi, których nie lubimy. A tu póki co musimy jeszcze pomóc symbolicznie, bo tak naprawdę nikt nas tu nie potrzebuje. Już jest wojna wygrana. Po prostu będziemy go uczyć, nie chcę mu przekazywać żadnych jeszcze terenów. O, podniósł swoje zarządzanie, bardzo dobrze. I mamy rycerza. Bo tu nie mamy nikogo. Ciężko na to stanowisko kogoś znaleźć. Pozbądźmy się tego i tego. Już nie będziemy płacić za naprawy takich rzeczy. W sumie już skończmy to drzewko. Już tak daleko je rozpoczęliśmy w celu zwasalizowania tych opornych ludzi. Tak, nie będziemy oszczędzać. O nie. Tylko co robimy? Po prostu niech nas leczy klasycznie i super. A, bo nasza żona jest medyczką. No, do ostatni kamyczek do wojny dorzuciliśmy. No dobra. Całkiem ładnie to idzie, co u nich. Ciągle walczą, niestety. My chyba skupimy się teraz na rozbudowie znowu, bo powinny tak jest, odblokowały się nowe budynki. Na tych terenach jest po prostu bieda jeszcze. Nie bójmy się tego powiedzieć. A jak z nawracaniem powolutku, ale zmieniliśmy kulturę. Czyli wszystkie nasze osobiste ziemie są już naszej kultury. Teraz skupmy się ponownie na zwiększeniu developmentu w stolicy. Kontrola też jest bardzo dobra. No dobrze, czyli teraz czas na to, co planowaliśmy wcześniej, czyli tutaj poszerzenie lekko terytoriów. I zróbmy po prostu... O, resztę teokracji Moesii. Powinna być łatwa, szybka wojenka. O, dość silna Serbia się uformowała.
A tutaj idziemy zrobić porządki. No, wzięli zakon, ale to nic nie zmienia. No, to jest chyba jedna z najlepszych armii, jaką mieliśmy. O kurde! Niespodziewanie! Władca! Wspaniały! Jeden z najwspanialszych naszej historii. Został zamordowany. Nie wiemy przez kogo. No, jak widać, zdarza się. Czasem tak się zdarza. Okej. I kto teraz rządzi? Han Altan, 29-letni, pracowity, współczujący i szczery. Mamy już syna, więc dość młodo. Mamy też żonę, która jest córką... A, tego... sorry. No. Tego tutaj księcia, czy też jakiegoś tam hrabiego, to jest... Książę, Duke w sumie. I skupiamy się na pieniążkach, na robieniu pieniążków. O. Dobra. No, ty na pewno idziesz tutaj. Przywracamy ją z powrotem na stanowisko wysokiej kapłanki. No, tym razem mamy zacnych ludzi do wszystkich zadań, trzeba powiedzieć. Oczywiście poprowadzimy wojnę osobiście, tutaj nie będziemy się wymigiwać z tej roli. O, tutaj nam poznikali ludzie, to zawsze po przejęciu władzy takie rzeczy się dzieją. Dobra. Nasze ziemie tu się oderwały, czy zostały? O, zostały przy nas. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze nam się dołączyło coś tutaj. Okej. On to ma tutaj. To prawda, nie bardzo mi się to podoba, że on tam ma tyle ziemi. A w przeciwieństwie do naszego ojca nie mamy takich umiejętności dyplomatycznych, żeby to wszystko wchłonąć po prostu. No trudno. No trudno. W sumie coś tu trzeba naprawić. Właśnie jak długi odcinek, bo w sumie nowy władca powinien być nowy odcinek. Teraz sprawdzę. Ok, tylko zmienimy księgi. Chyba ta jest najlepsza z ekonomicznych. Tak. Ta jest zawsze z nami, ona jest medyczna, pomaga nam się dobrze czuć. Ale kurde, kto by pomyślał? Ja tu się spodziewałem, że nasz protoplasta dynastii, no nie dynastii, ale protoplasta naszej krwi uświęconej i religii pożyje do 70 spokojnie. Proto jest pracowity. Wiecie co, on chyba stwierdzi, że chciałby być pewnego dnia jak ojciec. Raczej no nie będzie, bo ciężko, ale zobaczymy, kto wie, jak się losy potoczą. A, no i chyba też ktoś musi wychować naszego
Zresztą siostrę wychowuję, ale brata nikt nie wychowuje. Brata, który niewiele brakowało, a zostałby następcą. Ale nie był dorosły jeszcze. Dajmy, powiedzmy, ją. O. Gdzie on jest? Dobra. Pięknie. Jak widać, czasami nieprzewidziane rzeczy się zdarzają. A jak człowiek dużo miesza na świecie, no to ma wrogów. Nie ukrywajmy, że byliśmy, kurde, jednym z większych graczy, jeżeli chodzi o politykę światową. Chyba żartujesz. Czemu nie? I wojna wygrana. Super. Dzięki temu mamy też chyba haka, naszą tutaj najwyższą kapłankę. No i dobrze. Zastanawiam się, czy komuś nie przekazać tytułu bułgarskiego, bo w sumie jest tam średnio potrzebny. Dajmy jemu. Okej, czy on będzie księciem Bułgarii od teraz. I tu jeszcze byśmy pewno chcieli do końca wyrównać tą granicę, ale to z czasem, nie zaczynajmy od wojen. Pieniędzy też nie będziemy ściągać z niej za haka. Od czego byśmy zaczęli nasze rządy? Co, nasz władca jest młody. Ja myślę, że on będzie chciał się pokazać w turnieju na początek. Nie żadnych czaszek. On będzie chciał się pokazać w turnieju. Może tu? Nie, nie zdążymy. Zróbmy własny wielki turniej. Oczywiście w stolicy. Wezmę łucznictwo. Bardziej jakieś wojny, chociaż mogą być wyścigi. Niech będą bardziej wobec tego różnorodnie. Okej. I na koniec walki, bo potem ludzie są często nie w stanie kontynuować dalej. Dobra, właśnie jeszcze raz musiałem sprawdzić, jaki długi odcinek jest. Dopiero 30 minut. To kontynuujemy. Nie potrzebujemy czempiona. Zróbmy to z rozmachem, stać nas. Tak więc... Okej, to mi się podoba, bo tutaj będziemy taki wspaniały turnament mieć w państwie. No i teraz z naszych rządów będziemy szybciej się rozwijać, jeżeli chodzi o budowlę. Dobra. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale wszystko jest w jednej rodzinie, więc nie będziemy przesadzać z tym mszczeniem się. O, nauczymy się trochę o sokolnictwie. Super. Nie ma, czy teraz przygotuję, ale co to będzie, to nie wiem.
Jakieś lepsze strzały. No dobra. To... No... Rękawice chyba. No, szanse są większe na wygraną, teoretycznie. Na razie przyjeżdżają kolejni goście. Zobaczmy, co tu słychać. Zdecydowanie chcemy się nauczyć nowych technik. No, władca nie jest jakimś takim fanatykiem. Poprawiliśmy sobie relacje z kulturą egipską dzięki temu. I co tutaj? Czy chcemy podkupić? Nie, nie będziemy kombinować z pozyskaniem cudzych ludzi. Żadnego kombinowania, władca jest szczery, chce po prostu się pokazać. Dobra. I kurde. No nic, był wypadek mimo takich nakładów. Damy pieniądze rodzinom, ale to już no, zmniejszyło nasze szanse zdecydowanie. Powiedzmy, że tutaj tak naukowo do tego podejdziemy. I... Tak jest! Wygrywamy. No dobra, kolejne konkurencje. Pijactwo. No władca chyba by się napił. Jest przyjazny raczej, to nie będzie ludzi spławiał. Może być z tego źle, ale wyszło dobrze, kurde. Obawiałem się, że będzie kac. A tu kaca nie ma. No, przykro mi. Wpadnijmy znowu tutaj. Nowy jakiś symbol naszego rodu. Ozdobny. No i czekamy, czekamy. Jeszcze raz tu. No dobra, czyli jeżeli poćwiczymy komuś, pokażemy coś. Prawda, nie wiem, czy to nam pomogło. Trochę jest za dużo, dlatego chyba ją wyślemy. Taki wielki typ, to jakoś tak do wyścigu konnych chyba średnio. Po prostu. Zachęćmy ją do większego wysiłku. No dobra, spróbujmy go zdyskwalifikować, ale nic z tego. Znowu, co za pechowe turniej, dwa już się zdarzyły wypadki. Toż to przecież nie do opisania przy takich nakładach. Wygrywamy, kurde. Jestem pod wrażeniem. Robimy dobrą robotę. Próbujmy go przekonać, że nie powinien tutaj ośmieszać swojego gospodarza. I super. Dobra, gdzie byśmy się przeszli teraz? Może do wioski dla odmiany. Postudiujmy dawne języki. Nie wiem, czemu to ma nas jakoś wielce pomóc w grze, ale może czegoś się doczytamy na ten temat. I jeszcze raz tutaj.
Dobra. Rekompensata będzie. Sporo pieniędzy wydajemy. Ja nie wiem. Tyle wydajemy, już by dwa były wypadki. No podczas gry w szachy nie będziesz tam inne gry w wypadku. Tak, no niestety, zachowuje się nieodpowiednio, będziemy go musieli zdyskwalifikować, no bo to jest szczery i nie lubi takich dziwnych rzeczy. Nie. Nie będziemy go zastraszać. Trochę tutaj go sprowokujemy, twierdzą, że jest zbyt pewny siebie. I zwycięstwo, chyba finały. Skupmy się na grze, jesteśmy od niego lepsi, nawet jeżeli coś tam kombinuje. O kurde, trochę się pogorszyło. Znów ta prowokacja, widzę, najlepszym sposobem. I udało się. Mimo prób oszustwa ze strony naszego tutaj adwersarza. Wygrywamy. No, no. Na razie pasmo zwycięstw. Oni trenują i nasz władca chyba będzie chciał się również nauczyć. Przy okazji też widzę, nasi ludzie troszkę się poduczą, co jest dobre. I wpadnijmy do artystów. Myślę, że przyjmiemy tutaj od żony jakiś upominek taki na turniejowy. No i super. Może jakiś romans z żoną, czemu nie? O kurde, poroniła mnie dobrze. Dobra, postudiujmy ich metody walki. No i czas na zapasy. Chyba po prostu go przytrzymamy na ziemi. Mamy przewagę. I pamiętajmy to, co się nauczyliśmy podczas walki. Pierwsze zwycięstwo dla nas. Oczywiście damy radę. Nie wygląda za groźnie. Ale zostaliśmy ranni. Ale on w tym jest... Ale nie, znaczy nie do końca rozumiem, bo tu wynika, że on został uderzony. A nie, nasza ręka też się uszkodziła.
No dobra, jest ryzyko przegranej, ale wydaje mi się, że nasz władca da sobie radę nawet z uszkodzonym palcem. Za to przeniesie następne zawody, bo to przez rok będzie cierpiał z tego powodu. Okej, to się trochę popopisujemy. No, nasz władca dobrze wygląda, nie powiem. Ma zdrową sylwetkę. No dobra. Chyba mamy zwycięstwo. Dokładnie. Czyżby było tak, że zgarniemy wszystkie nagrody? Przyjmijmy ją, dobra wojowniczka. Więc przyda nam się. Ktoś tam uciekł z lochu podczas zawodów. Okej, możemy chyba poprawić nasz wspaniały topór. Tak, zdecydowanie chcemy go ozdobić jeszcze bardziej. I zobaczmy. Tak, znowu poduczymy się troszkę z okolnictwa. No i czas na ostatnie zawody. Do ataku. Możemy zostać ranni, ale wierzymy. Pamiętajmy, jak na treningu. No, zmierzymy się z tą kobitką, którą zatrudniliśmy. Władca jest współczujący, że troszkę się zmartwi, że została ranna. Ale nie zmienia to faktu, że musimy ją pokonać. I też tak się dzieje. No, kto jest naszym ostatnim przeciwnikiem? Całkiem niezły wojownik, kurde. A nie, nie, nie będziemy wykorzystywać, że się potknął. Musimy uczciwie go pokonać. I też tak się dzieje. Tak też się dzieje. No, komplet zwycięstw. Robi wrażenie, nie powiem. Teraz zobaczymy, co żeśmy dostali. Na pewno sporo fajnych rzeczy. Na tym etapie już... Niech tam przygotuje dobre jedzenie. I super. Same brosze niestety. Liczyłem i... Kiepskie te przedmioty. I to jeszcze łuk taki... średniej jakości, byśmy powiedzieli. Uważam, że to co mamy jest lepsze. Żona znowu w ciąży. Skupmy się na wyższych dochodach od republik, w sensie od miast. Dobra, naprawmy. No to jest piękne, że to daje prestiż. Pozbędziemy się tego kamulca. To na razie albo tego też się pozbędziemy. A, to nosimy, bo dostaliśmy od żony, ale nie jest nam to też potrzebne do noszenia przynajmniej. Nie będziemy tego wywalać, ale...
tak. Okej, to jest najlepsze. Czyli my te brosze i inne rzeczy dostaliśmy w wersji ozdobnej do wystawienia tutaj? Nie wiem. Tak. To daje bonusy do rycerzy. To jest w sumie praktycznie kopia tego samego. 69,3. No to jest chyba ciut lepsze, chociaż tutaj renown. To już prędzej bym rozważył. Może zamiast tego, bo w sumie raczej na zastraszaniu się nie opieramy specjalnie. O, a to całkiem fajnie wygląda. No to są. Czy to jest taka rzecz, którą postawimy z Bizancjum? A to jest wspaniałe. Bądźmy szczerzy. O, nasz syn. Chowujmy go osobiście. Dobra. Słuchajcie co? Na tym skończymy odcinek. Tak. Kompletny misja, czyli ogarnęliśmy turniej, a teraz pomyślimy, co dalej. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.